Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Jak dojechać? Jeszcze kilkanaście lat temu korzystaliśmy z takich map, aby dojechać do celu. Dzisiaj technologia stawia takie możliwości nam, że taką mapę możemy analogową, można powiedzieć, że wyrzucić. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o rzeczach przydatnych dla nas, kierowców, o rzeczach, które są w naszym telefonie po prostu. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Smartfona chyba dzisiaj już każdy posiada, nieodzowny gadżet, z którym nie rozstajemy się nawet w nocy. Niektórzy jak zapomną go wziąć z domu, stają się bardzo nerwowi. I w dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, co oferuje nam dzisiejsza technologia właśnie dla nas, kierowców, jak ułatwia nam to prowadzenie pojazdu, znalezienie pewnych miejsc. I nie będę dzisiaj mówił o aplikacjach dostępnych w sklepie Google, płatnych bądź bezpłatnych. Powiemy sobie o tym podstawowych mapach Google, dostępnych razem z systemem Android na telefon, który mamy. Na wstępie magazynu wertowałem analogową wersję mapy. Jeszcze kilkanaście lat temu nieodzowne wyposażenie każdego samochodu, każdego, kto się wybierał w dalszą podróż, bo bez mapy można było po prostu zbłądzić. Dzisiejsza technologia oferuje nam dużo, dużo więcej i o tym właśnie chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć. Oczywiście nie potrzebny jest telefon z dostępem do internetu, gdyż wszelkie informacje, wszelkie mapy są aktualizowane na bieżąco za pośrednictwem sieci komórkowej. Dzisiejsze pakiety dostępne na rynku oferują już nielimitowany internet, także w przystępnych cenach, także myślę, że nie ma obawy, że transmisję danych mamy włączoną przez długi, długi czas. Tym bardziej, że mapy nie pożerają aż tak dużo kilobajtów, jakby się wydawało. Ale do rzeczy. Każdy telefon z Androidem posiada wbudowane fabrycznie mapy Google'a, z których bardzo łatwo i przyjemnie się korzysta. Szczególnie przyjemnie korzysta się w tej chwili dla nas kierowców, kiedy od 15 stycznia rozpowszechniony został asystent Google'a po polsku, czyli dla nas kierowców bardzo istotna rzecz, bo nie musimy dotykać tak naprawdę telefonu. Wszystko możemy, wszystkie funkcje najpotrzebniejsze dla nas możemy wywołać po prostu mówiąc do niego. I aby to wszystko zadziałało, zawsze musimy odblokować telefon. W trybie uśpionym nie działa ta funkcja. Zawsze ekran musi być wybudzony. Transmisja danych włączonych, tak jak Państwo widzą, jesteśmy w zasięgu internetu LTE, czyli tego najszybszego w tej chwili dostępnego komercyjnie. Nie ukrywam, że funkcje głosowe, gdy będziemy poza w słabym zasięgu 3G bądź jeszcze niższym, mogą po prostu wolniej działać. Każdy telefon z systemem Android ma wbudowane mapy, aplikacje mapy. Możemy oczywiście to robić dotykając, ale dla nas kierowców bardzo ważna jest żeby właśnie te dłonie skupiły się na prowadzeniu pojazdów, żeby nam nie uwagi nie zabierało. Jak w ogóle sprawdzić, czy nasz telefon posiada asystenta Google, który nam będzie pomagał? Otóż przycisk Home, środkowy przycisk w telefonach, gdy go przyciśniemy, wtedy nam się wyświetli. Jeżeli jest, on już się teraz, tak widzą Państwo, że teraz już mnie słucha, bo to było, że tak powiem, manualne wywołanie funkcji głosowych.
czy komend głosowych. Albo to, co dla nas najistotniejsze, tak jak wcześniej mówiłem, żeby nie dotykać telefonu. Jedna z istotniejszych rzeczy dla nas kierowców to jest oczywiście dotrzeć do celu, dotrzeć do zamierzonego celu, bądź w przypadkach awaryjnych znaleźć jakieś miejsce. I tutaj wywołując na przykład sobie OK Google, nawiguj do najbliższej stacji benzynowej. Nawigacja do stacja paliw. Także widzimy telefon, w zasadzie prosta komenda. Kieruj się na północny wschód, prosta, następnie skręć w prawo. Prosta komenda, nie dotykając telefonu, można powiedzieć to oczywiście w trakcie jazdy przecież. I mamy już nawigację ustawioną taką prostą komendą. Zróbmy może coś bardziej pod konkretny adres, na przykład, jeżeli chcemy. OK Google, nawiguj do Suwałki Plaza Dwernickiego 15. Nawigacja do Suwałki Plaza. I telefon w ciągu 2 sekund zmienił nam kierunek, prawda? To są oczywiście, moim zdaniem, jedna z potrzebniejszych rzeczy, czyli właśnie szybkie wyszukiwanie adresów za pomocą tych komend. Ciekawszą również jest funkcja, że możemy do kogoś zadzwonić, również nie dotykając samego telefonu. Powtarzam się może tym, nie dotykając tego telefonu, bo w dzisiejszym odcinku skupiamy się na funkcjach przydatnych podczas prowadzenia pojazdu. A to jest istotne, bo przypomnę, że korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy jest to mandat w wysokości 200 zł i, jak dobrze pamiętam, 5 punktów karnych. Dlatego skupiamy się na tych rzeczach. I tak jak teraz mówiłem, spróbuję do kogoś zadzwonić. Specjalnie dla Państwa, żeby nie wywoływać konkretnych nazwisk, wprowadziłem sobie trzy testowe numery i spróbujemy sobie do nich zadzwonić. OK Google. Zadzwoń do test. Są 3 osoby o tej nazwie, test 1, test 3 lub test 2. Do kogo chcesz zadzwonić? Test 3. Dzwonię do test 3, komórka. Ja tutaj muszę niestety zatrzymać, bo ten numer nie ma takiego numeru. Chciałem tylko Państwu pokazać, że jeżeli mamy wprowadzone w książkę telefoniczną na przykład to samo imię bądź te same nazwisko w kilku pozycjach, telefon zapyta, do którego konkretnie do której osoby chce się połączyć. Bardzo, myślę, przydatna funkcja właśnie podczas prowadzenia samochodu. Również możemy wysłać wiadomość do konkretnych osób, mówiąc konkretną komendę. Proszę zobaczyć, spróbujemy wysłać teraz SMS-a. OK Google, wyślij wiadomość do test. Kto ma otrzymać Twojego SMS-a? Test 3, test 1 lub test 2? Test 1. Co chcesz napisać? Wysłałem Ci taką wiadomość bez dotykania telefonu, jadąc z pracy do domu. Gotowe. Chcesz wysłać tę wiadomość, czy ją zmienić? Wyślij. Okej. Oczywiście ten numer nie istnieje, dlatego tutaj może być chwila zawahania. Także tak jak Państwo widzą, podczas prowadzenia możemy wiele czynności zrobić, nie dotykając aparatu, nie narażając się na mandat. I chyba to jest dla naszego bezpieczeństwa bardzo, bardzo przydatne narzędzie podczas prowadzenia. Jak już mówiłem, skupiam się na funkcjach przydatnych dla kierowcy. Oczywiście funkcji samego asystenta Google jest dużo. Zachęcam do porozmawiania z nim.
Jeżeli stoimy w korku, nudzimy się, nie mamy co robić, może nam zaśpiewać, może nam opowiedzieć wiersz. A słynny jest z sucharów tak zwanych. Może zapytajmy. Okej, Google. Opowiedz mi jakiś dowcip. Dla ciebie wszystko. Jak pokerzysta znalazł swoją prawdziwą miłość? Wygrał los na loterii. Okej, Google. Jeszcze jeden. Spotykają się dwie dżdżownice. Pierwsza pyta się drugiej. Co tak głośno było wczoraj u ciebie? No wiesz. Odpowiada druga. Chcieli brata wyciągnąć na ryby. Tak jak Państwo słyszą, znany z dowcipów niskich lotów, ale również nam zaśpiewa, opowie wiersz. Dlatego podczas stania w korku czy w innych sytuacjach możemy sobie umilić pobyt w aucie. Oczywiście to jest tylko niewielka część, co potrafi w tej chwili telefon, nawet najprostszy. Zachęcam do próbowania, do testowania różnych funkcji. No dzisiaj, tak jak mówiłem, skupiliśmy się na tych najprostszych rzeczach, myślę, że najprzydatniejszych również dla kierowcy. Tych funkcji jest naprawdę dużo. Poprzez te komendy możemy znaleźć konkretną piosenkę, konkretny film, włączyć konkretną aplikację, wyłączyć ją oczywiście również. Także zachęcam do śledzenia nowinek technicznych, bo to wszystko ma nam ułatwiać życie, a nam kierowcom ułatwiać prowadzenie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Wszedł jako w języku ułatwiać prowadzenie. No i zaprowadź mnie do najbliższej stacji benzynowej. Chcesz ją wysłać czy zmienić? Wyślij. Okej. Wiadomość wysłana.